Trener gospodarzy, pan Mariusz Miecznikowski. Dzień dobry. No cóż, to u nas trochę niedosyt na pewno, zwłaszcza po tej pierwszej połowie, gdzie kilka sytuacji rzeczywiście mieliśmy. Udawało nam się odebrać piłkę na połowie przeciwnika. Kilka sytuacji stworzyliśmy i tu na pewno szkoda. Niemniej jednak wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie, zwłaszcza pod kątem wytrzymałości i pod kątem fizycznym. Mieliśmy jeden dzień mniej na regenerację po meczu niedzielnym, więc na pewno tutaj duża chwała zawodnikom za przygotowanie się jakby pod kątem regeneracji, tak, po niedzieli. Po tym meczu i wytrzymaliśmy, chociaż nie wszyscy. Jak było widać, musieliśmy dokonać niektórych zmian, dały się we znaki ten niedzielny też mecz. Może tam nie był ciężki, ale jakby ten czas jakby może nie wystarczył do końca na regenerację. Niemniej jednak na pewno duża chwała zawodnikom, bo wyrównany, ciężki mecz, sytuacje, tak jak trener mówił, z jednej i z drugiej strony mógł się mecz potoczyć czy na jedną, czy na drugą stronę. Niemniej jednak musimy uszanować ten punkt i już jakby ten mecz odłożyć do historii, skupić się na tym, żeby się zregenerować, bo jeszcze mniej czasu mamy przed sobotnim meczem godzinowo na regenerację, a następne punkty są do zdobycia. Cieszy to, że możemy się już myśleć, przygotować, przeanalizować sobie szybko. Zbliżony przeciwnik będzie, jeśli chodzi o ustawienie, to na pewno na plus, więc jakby tutaj wiele nie będziemy musieli w treningu korekt wprowadzać czy zmian odnośnie najbliższego przeciwnika. Także dziękuję.